zaledwie drugie wydanie Dolnośląskiego Święta Sportu, a już widać duży progres. Więcej konkurencji, więcej znanych sportowców, no i przede wszystkim o około 2000 więcej uczestników niż rok temu. Otwarcie miało charakter olimpijski. Dokonali go wspólnie wicemarszałek Radosław Mołoń. Państwu, a naszym sportowcom życzę wspaniałej i miłej zabawy i rywalizacji w duchu walki fair play. Prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego profesor Andrzej Rokita. W imieniu organizatorów Klubu Sportowego AZS AWF Wrocław jest mi szczególnie miło powitać gospodarza najlepszej uczelni w Polsce, jego magnificencję, rektora Akademii Wychowania Fizycznego, pana profesora Juliusza Migasiewicza. No i przede wszystkim gospodarz, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, profesor Juliusz Migasiewicz. Jesteśmy najlepsi w kształceniu studentów i uprawianiu nauki o kulturze fizycznej, ale chcemy być najlepsi dla wszystkich Państwa w organizowaniu takich imprez. Znicz zapaliła srebrna medalistka z Soczi, Natalia Czerwonka. Ze zniczem dłoni przypomnę, nasza srebrna medalistka z Soczi. Po uroczystym otwarciu nastąpiły prezentacje taneczne i sportowe. Bardziej zorganizowane grupy rywalizowały w grach zespołowych. Piłkę nożną, piłkę plażową, siatkówkę, koszykówkę i inne. A dla amatorów luźnej, ale jakże sportowej rozrywki były przygotowane nieco bardziej zabawne konkurencje. Takie jak na przykład szukanie monet w ryżu. Nowością było ślizganie się na desce po 5-centymetrowej warstwie wody, czyli skimboarding. Ale jednak 500 uczestników wybrało głębszą wodę. Z dala od wody na stadionie lekkoatletycznym rywalizowało kolejne 500 osób. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uprawiali Nordic Walking i tu również posypały się puchary i medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali tak zwane pakiety startowe, dzięki którym łatwiej było znosić rywalizację w tak piękny, ale upalny dzień. Jak na święto dolnośląskie przystało, sportował się również wicemarszałek Mołoń. W grze singlowej zajął 3. miejsce. Dodatkowo został wyróżniony za wkład, jaki wniósł w stworzenie Dolnośląskiego Święta Sportu. Za rok kolejne 3. wydanie Dolnośląskiego Święta Sportu. Organizatorzy już zapowiadają, że będą niespodzianki.